Szymon Hołownia o ewentualnym sojuszu z KO. Nie planuje takich ruchów Szymon Hołownia. Nie planuje sojuszu z KO. Nie planuje takich ruchów i nic mi o takich ruchach nie wiadomo. Tak o ewentualnym sojuszu przedwyborczym z Koalicją Obywatelską mówił we wtorek lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia. Zapytany w programie Trzecim Polskiego Radia, kiedy nastąpi moment zawarcia przedwyborczego sojuszu Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej, Hołownia odparł, że nie planuje takich sojuszy. Nie planuje takich ruchów i nic mi o takich ruchach nie wiadomo, powiedział lider Polski 2050. Formowanie takich bardzo szerokich bloków jeszcze głębiej nas wpędzi w polaryzację i wielu wyborców zostawi za burtą, bo powiedzą sobie, dlaczego mamy głosować na listę, na której jest PSL, po, dodał Hołownia. Pytany, dlaczego wyborcy mają oddać w przyszłości głos na listę jego ugrupowania, skoro znajdą się na niej byli politycy PO, Lewicy i innych ugrupowań, odparł, że dlatego, że będą już w Polsce 2050. Z jakichś powodów skoczy Nowoczesnej, czy innych frakcji odeszli. A poza tym na naszych listach będą zdecydowaną mniejszością. Będzie na nich mnóstwo ludzi, którzy do polityki teraz wchodzą, dodał Hołownia. We wtorek lider Polski 2050 ogłosił, że do jego partii dołączają nowe osoby. Dotychczasowy poseł Mirosław Suchoń, samorządowiec, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz warszawska aktywistka, wcześniej członek Stowarzyszenia Polska 2050 Wanda Brociek. Koło poselskie Polski 2050 tworzą obecnie Joanna Mucha była posłanka KO, Paulina Hennig-Kloska była posłanka KO, Tomasz Zimoch były poseł KO i Hanna Gill-Piątek była posłanka Lewicy. Do reprezentacji parlamentarnej Polski 2050 należy także senator Jacek Bury.